Karolina Sobańska Podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. W tym programie pokazujemy różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi to zależy. Jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego nowego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. Odcinek 281. Wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej pretensjonalny tytuł odcinka w historii. Tak się składa, moi drodzy, że lipiec spędziłam i przyznam szczerze, nadal spędzam w większości w Kalifornii i melduję się właśnie do Was z Los Angeles. Nie nazwałabym tego jednak amerykańskim snem, co bardziej amerykańskim przebudzeniem ze snu. Dla mnie pobyt w Stanach to jest zawsze bardzo bogate w kontrasty doświadczenie. To jednocześnie czas inspiracji i zachwytów, ale też nie bójmy się tych słów, strachu i tandety. Ale zaufajcie mi. Ja, jak co miesiąc, wybrałam dla Was to, co moim zdaniem najlepsze, i tym samym zapraszam Was do moich polecajek lipca. Zanim przejdę do mojej dosyć długiej i zróżnicowanej listy, tym razem motyw przewodni to nie będzie złamana stopa, tylko motyw przewodni to lipiec w Stanach. Ale chciałabym bardzo Wam podziękować za to, co wydarzyło się w tym miesiącu, bo w lipcu miała premierę moja letnia seria podcastów, która nazywa się Na dwa głosy. Jeśli nie mieliście okazji posłuchać, to oczywiście zapraszam, jest dostępna w ramach mojego podcastu, ale chciałam serdecznie podziękować tym osobom, które posłuchały, udostępniały i przekazały swoje wrażenia. Po odsłuchaniu tych odcinków na ten moment ukazały się trzy o przyjaźni, o manifestacji i o pracy. Jest to seria, w której rozmawiam jak równy z równym na dwa głosy, z osobami, z którymi po prostu świetnie mi się gada, na tematy, które są mi bardzo bliskie i opierają się gdzieś tam o, o mojej wartości i o kwestie, które na co dzień poddaję rozważaniom. Także tym bardziej jest to seria bliska memu sercu i wiele dla mnie znaczy to, jak pozytywnie na nią zareagowaliście. Na dwa głosy będzie z nami jeszcze przez cały sierpień, także już za tydzień kolejny specjalny odcinek. A ja dzisiaj witam Was w solówce. Zacznijmy od tego, że pierwsze kilka dni lipca spędziłam w Polsce. I był to czas, który obfitował w jagodzianki, ponieważ już miałam do przodu swego rodzaju FOMO, że jeżeli się nie najem teraz, to przez cały lipiec będę podglądała, jak Polska zajada się naszymi cudownymi sezonowymi wypiekami. W ogóle, by the way, teoretycznie... Jagodzianki są dostępne w sklepach cały rok, ale wydaje mi się, że smakują lepiej, kiedy rzeczywiście są w sezonie, i nie wydaje mi się, żeby jedzenie ich w ciągu roku miało sens. To jest moja opinia oczywiście. Podobnie mam, nie wiem, z pączkami albo z pierogami, z kapustą i z grzybami, że pewne rzeczy, które są zarezerwowane na przykład w okolice tłustego czwartku czy e, wigilię, po prostu nie nadają się do jedzenia w ciągu roku, bo. Psuje się tym samym tą całą podniosłość wyczekiwania na ten moment. No, ale to dygresja, oczywiście, jak zawsze na start. W ogóle jeszcze muszę wam powiedzieć drugą dygresję. Często słyszymy opowieści o podcasterach, którzy nagrywają w szafie tak, żeby jakość była dobra, albo zaczynają od tego, że właśnie nagrywają w przysłowiowej szafie. Otóż ja nagrywam już ponad 5 lat i witam się z wami dzisiaj z szafy. Zapomniałam o tym powiedzieć. Jestem już po tych kilku minutach cała spocona, ale w moim mieszkaniu stwierdziłam, że tutaj będzie najlepsza akustyka i zgadza się, ale realnie nie wiem, jak długo tutaj wytrzymam. Możliwe, że to będzie bardzo krótki odcinek, albo będę zupełnie odpływać, bo już czuję, że trochę śmieszkowania wjechało z. Tej wysokiej temperatury jest tutaj też absolutny heatwave, wave, tak zwany, czyli na dworze jest piekarnik. Ale wracamy do jagodzianek. Uznałam za swój absolutny obowiązek, oczywiście, żeby te jagodzianki dla was przed wyjazdem sprawdzić dla was. Ale oczywiście miałam z tego niesamowitą frajdę, i mam swoje. Typy, oraz mam kilka miejsc, które jeszcze chętnie odwiedzę, więc jeżeli macie ochotę polecić mi swoje ulubione jagodzianki, to koniecznie obserwujcie mnie na Instagramie i postaram się nawiązać w poście do inspiracji i będę czekała na Wasze rekomendacje. Oczywiście w Warszawie, ale jeżeli jesteście z innych miejsc, to też koniecznie oznaczajcie, tak żebyśmy mogli się wzajemnie poinspirować. Co jest dla mnie ważne przy jagodziance? Chciałabym powiedzieć, że. Przede wszystkim stawiam na jakość, ale nie ulega wątpliwości, że ona musi być po prostu przepyszna. Może część z Was wie, ja nie lubię za bardzo bułek i bułowatych drożdżówek, więc moje wymagania są wysokie. To ciasto musi być delikatne, cieniutkie i wręcz takie lekko kuruche. No ale oczywiście staram się chodzić do miejsc, gdzie wiem, że producenci przywiązują wagę do tego, z jakich składników pieką swoje. Słodkości. Więc moje numer jeden w tym roku z tych, które spróbowałam, których spróbowałam, to będzie jagodzianka z dozy żoliborskiej. Jadłam tę w wersji wegańskiej z cukrem pudrem i jest po prostu wybitna. Dodatkowo bardzo dobra jagodzianka. Jest też w Eterze, to jest całkowicie wegańska cukiernia. W zeszłym roku moim hitem była pracownia Panna, pamiętam dwa lata temu cała w Mące i na nie planuję wrócić. I jeszcze oczywiście pozostaje Baja, czyli wegańska cukiernia, która trzyma poziom też już od jakiegoś czasu. Także to tyle, jeśli chodzi o jagodzianki, ale nie mogłam się powstrzymać, jednak lipiec upływa nam pod hasłem jako dzianki, i wzrusza mnie ten szał, który mam wrażenie, że co roku jest coraz większy. Zostajemy w dziale jedzenia, jak przystało na mój podcast i powiem Wam, że to, co zawsze do mnie wraca, kiedy jestem tutaj w Kalifornii, bo to nie jest absolutnie żadna generalizacja propostanów. Stanów. Stany to ogromny kraj, pełen różnorodności i kontrastów i skrajności, ale Kalifornia jest taką mekką, przynajmniej duże miasta są taką mekką wellnessu i pośród tych wszystkich, no może mniej przyjemnych rzeczy, mniej zdrowych rzeczy, na pewno wybijają się te pojedyncze perełki wellnessu i zdrowia. No i powiem Wam, że to, czego mi brakuje u nas w Polsce, to więcej dobrego. Zdrowego jedzenia na mieście, czyli miejsc, które odhaczają kilka boksów. Oczywiście mamy mnóstwo świetnych restauracji, które stosują wspaniałe składniki i są przepyszne, ale to zdrowie często jest na drugim planie, a mam wrażenie, że tutaj jest zagłębie miejsc, które jednocześnie stawiają na to, żeby pojawiały się dania bardzo dobrze zbilansowane, po których będziemy czuli się świetnie. Chociaż, oczywiście, to też zależy, ja zawsze powtarzam, że. Pizza zjedzona z dobrym mindsetem będzie zdrowsza dla nas niż sałatka z jarmużu, którą jemy w jakimś stresie, ale tak jak mówię, więcej tego typu miejsc tutaj bardzo mnie to inspiruje. Staram się sama tak gotować w domu, więc taki mały inspiracyjny apel ode mnie. Oby takich miejsc było więcej, albo takich pozycji w menu było więcej i znowu. Jeżeli macie takie miejsca, które Waszym zdaniem właśnie jeszcze spełniają jedno, jedno wymaganie, a mianowicie są estetyczne, mają fajne wnętrze, fajny klimat, to koniecznie dajcie mi znać. No i dobra, dodam to jeszcze: Moim ulubionym miejscem w Kalifornii jest, słuchajcie, supermarket. Takich miejsc też u nas nie ma. Czyli. Zdrowych, organicznych, ekologicznych marketów z wyselekcjonowanymi produktami od lokalnych producentów najwyższej jakości, gdzie mamy też tak zwaną garmażerkę, czy właśnie miejsce, gdzie możemy sobie kupić jakieś jedzenie gotowe, nie wiem, do domu do odgrzania, czy po prostu na wynos, zjeść na miejscu. Robią tam dodatkowo soki, dodają mnóstwo jakichś superwódców, adaptogenów, kawki. Czego by tam nie było? No Nie wiem, na ile to by się sprawdziło u nas, ale jest tam na pewno szał tutaj i czasami właśnie chciałoby się wejść do miejsca, gdzie wiemy, że wszystko jest po prostu przepyszne, zdrowe, jednocześnie jest fantastyczny klimat. No właśnie. Zobaczymy. Zobaczymy, czy następnym razem, jak tutaj przyjadę, to stwierdzę, że u nas już jest podobnie. Numer 3, moi drodzy. Dalej jedzenie. To prawdziwy poke bowl. Miałam tę przyjemność, ci z was, którzy są na bieżąco na Instagramie wiedzą, odwiedzić Hawaje ze sprawą mojej przyjaciółki Justyny, która mnie tam no, można powiedzieć, zaprosiła, nawiła mnie, żebym ją odwiedziła, kiedy będę tutaj welej. I miałam możliwość zjedzenia wielokrotnie prawdziwego, świeżego hawajskiego poke. Pokebowle są bardzo popularne na całym świecie. Nie wszyscy wiedzą, że wywodzą się właśnie z Hawajów, i w takiej wersji najbardziej podstawowej to jest po prostu ryż i Tuńczyk, i do tego mamy różne dodatki. Czasami to są jakieś kiszonki, czasami sałatka z wodorostów, jakiś sezam, sosik sojowo-imbirowy. No, tych wariacji jest mnóstwo: czasem jest awokado, jakaś tempura. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo wariantów, które możemy dostać praktycznie wszędzie na Hawajach. Także jeśli lubicie surowe ryby, to naprawdę życzę Wam, byście mogli doświadczyć tej poezji smaków. I jeszcze jedno. Małe protekcjonalne zdanie, jeżeli sięgamy po produkty pochodzenia zwierzęcego, to starajmy się zwracać uwagę na to, skąd pochodzą, tak żeby było to jak najbardziej zrównoważone i świeże, lokalne. I jeszcze jedna maleńka dygresja na temat hawajskiego jedzenia, zanim przejdziemy dalej, że bardzo mnie bawi to, jaki jest typowy hawajski deser, czyli shave ice, czyli po prostu słuchajcie, lód. Jakby zamrożona woda, która jest w taki specjalny sposób właśnie golona, szejwowana i do tego są dodawane przeróżne syropy, zazwyczaj jakieś straszne, sztuczne, okropne. Ja w ogóle nie jestem fanką lodów, już nie mówiąc jakichś takich slushy style, jakieś, no, straszne. Ale za sprawą Justyny dałam się namówić, bo słuchajcie, weszłyśmy do miejsca, które miało tylko naturalne składniki, bez żadnych barwników i żadnego, mówiąc brzydko, badziewia i był smak macza adzuki. Czajcie to? Jakościowa macza, bo to w ogóle była też maczownia, maczarnia. I do tego był, była łyżka rozgotowanej fasolki adzuki. Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale ponoć jest to bardzo częsty składnik deseru w Japonii. Ja jak to zobaczyłam, nie mogłam uwierzyć, że mogę zjeść moją ukochaną fasolkę właśnie tam. Do tego połączyłyśmy jeszcze smak kokosowy i naprawdę było przepysznie. Więc jestem w szoku i też mogę powiedzieć, że takie miejsca polecić można. Byłyśmy na Kauai i to było w miejscowości Kapa, więc jeśli z jakiegoś powodu ktoś z Was tam jedzie, to to jest ten smak, w który warto pójść. To teraz będzie coś z nieco innej gastronomicznej bajki. Świat, a na pewno ten polski, zwariował na punkcie pizzy neapolitańskiej już parę lat temu, która jest oczywiście pyszna i jak na osobę, która za pizzą jakoś specjalnie przepada, to jestem też wyjątkowo przychylna. Jadam pizzę myślę raz na kilka miesięcy, ale ostatnio Naszła mnie taka refleksja, że może po prostu nie spotkałam pizzy, która mi w pełni odpowiada i może po prostu pizza neapolitańska nie do końca jest dla mnie, bo właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, jest trochę za bardzo bułowata. Słuchajcie, odkryłam niesamowite miejsce, które nazywa się Endless Color Pizza, tak? W topanga, w takiej części Kalifornii i była to pizza na organicznym. Cieście się z organicznej mąki, które było fermentowane 72 godziny na zakwasie oczywiście. Jest to pizza cieniutka, chrupiąca, ale nie tłusta i trochę przypomina taki podpłomyk. Dodatki to są lokalne, organiczne produkty. Też powtarzam o tym, że organiczne, organiczne, bo słuchajcie, ważna rzecz jest taka, że w Stanach nie jest tak dobrze jak w Europie. W Stanach mamy... Wielo, wielo wielokrotnie więcej substancji dopuszczonych do produkcji, do konsumpcji, zarówno jeśli chodzi o jedzenie, jak i kosmetyki, które są po prostu z uwagi na swoją szkodliwość zakazane w Unii Europejskiej. Więc tutaj jest szczególnie ważne, żeby sięgać po produkty organiczne, certyfikowane. bo inaczej Mogą one zawierać naprawdę straszne chemikalia, więc ja mówię, że organiczne nie dlatego, że tutaj sobie snobuję, tylko realnie tutaj jest to dosyć istotne. Także w Endless Color Pizza mamy cudowne lokalne dodatki od dostawców z okolicy. Ser normalny, który też jest dobrej jakości, można zamienić, ja to zrobiłam, na ich ser z nerkowcu, który jest pyszny, bo mówmy się, wegańskie sery te kupne zazwyczaj są średnie, chociaż też może się trochę zmieniło w ostatnich latach. Do tego mają wspaniałą selekcję naturalnych win, takich po prostu przecudownych. Mam na myśli tutaj etykiety. jak głównie na nie patrzyłam, aniżeli piłam. I po prostu świetny klimat całego miejsca. Więc jestem bardzo ciekawa, jak nazywa się taka pizza. Jeśli znacie pizzę w Polsce. W dowolnym mieście, która serwuje pizzę właśnie w tym stylu, to dajcie mi znać, bo po raz kolejny, tak jak w przypadku tych zdrowych miejscówek, tak w przypadku pizzy jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy coś takiego u nas powstało. No i przydałby się po prostu jakiś powiew świeżości. No bo, nie wiem, 20. pizza napolitańska w Warszawie, czy na pewno jest nam potrzebna? No właśnie, dajcie znać, czy znacie jakiś taki. A dzisiaj jest ewidentnie taki dzień, odcinek, gdzie ja. Pytam was o rekomendacje, więc bardzo się cieszę na naszą dyskusję na Instagramie. Powiedziałam, że te pizze jadłam w Topandze. Otóż cała okolica, miejscowość w zasadzie, Topenga, jest moją ogromną piątą polecajką. Jest to taka, ja to nazwałam... Cool hippie oaza, w której spędziłam swoje pierwsze kilka dni w Kalifornii. W ogóle ja od dawna chciałam obejrzeć Boże, odwiedzić. Widzicie, już ta temperatura naprawdę mi doskwiera, bo czuję, że powoli mi się trochę kręci w głowie tutaj i mówię serio, a siedzę, ale dam radę. Ja chciałam odwiedzić to panga. Od dawna, dlatego że mieszka tutaj Lacey Phillips, która jest założycielką Tubi Magnetic, platformy, która bardzo pomogła mi popracować nad sobą przed wieloma laty, którą nadal śledzę i mam ogromny sentyment. I pomyślałam sobie, że może właśnie tutaj spędzę te pierwsze kilka dni z moją przyjaciółką Dagmarą. Udało nam się zarezerwować prze cudowne Airbnb, naprawdę takie wymarzone i totalnie wpisujące się właśnie w klimat Topangi. Topanga to jest, słuchajcie, jednostka osadnicza w Kalifornii, która znajduje się w hrabstwie Los Angeles i należy też do metropolii Los Angeles. Jest zaraz za Santa Monica, w górach. Jest to miejsce bardzo takie wyruzowane, skupione na. Ekologii, na lokalności, na nieco wolniejszym stylu życia, i aż trudno uwierzyć, że jest tak blisko do Los Angeles. Jest też bardzo bezpiecznie, jest malutkie, kameralne. Jest tam cudowna kawiarnia speciality, naprawdę taka, wow. Są sklepy pełne vintage'owych czy też lokalnych produktów, jakieś miejsca z warsztatami, Pilates na reformerach, wiecie, to jest taka wellnessowa bańka, ale w takim bardzo nienadętym Wydaniu, właśnie takim wyluzowanym, gdzie jest mnóstwo rodzin z dziećmi, które sobie mieszkają w tych domkach w górach i wieczorami jedzą pyszną pizzę. No brzmi to, powiem szczerze, sama siebie słucham i trochę mi się chce śmiać. Jest dosyć utopijne, ale naprawdę bardzo, bardzo fajne miejsce, ale mam wrażenie zupełnie niedoceniane i niewiele osób o nim słyszało. I może to właśnie dobrze, może o to chodzi lokalcom, żeby to w jakiś sposób ochraniać i żeby turyści tam nie dotarli. Jestem ciekawa, czy słyszeliście kiedyś o tej okolicy. No właśnie, dajcie znać. Przy okazji pobytu w Kalifornii, w tym właśnie w Topanza, i do tej pory można powiedzieć, że to się dzieje, moją ogromną polecajką jest Hiking, i nie sądziłam, słuchajcie, że to powiem, bo nigdy nie byłam jakąś fanką chodzenia po górach ani nie spędzałam w ten sposób czasu. Nie wiem, na wakacjach z rodzicami czy na jakichś obozach. Raczej zazwyczaj byłam sceptyczna, jeśli chodzi o wchodzenie pod górę i męczenie się, ale może coś się też we mnie zmieniło i odnajduję ogromną przyjemność i satysfakcję z takich spacerów po wzgórzach. Nic ekstremalnego, ale po prostu chodzi o bycie w naturze. O podziwianie widoków, o byciu w słońcu i odczuwanie takiego słodkiego zmęczenia. I Kalifornia jest pod tym względem naprawdę wyjątkowym miejscem. Tutaj jest to bardzo powszechne, żeby sobie chodzić na hajki. W LA jest ich mnóstwo. To samo oczywiście w przypadku Hawajów. I po raz kolejny będę gadać jak taki zgred dzisiaj, że to jest też coś, czego trochę brakuje mi w Warszawie. Chociaż może zaraz odejdą się osoby, które mieszkają w takich częściach Warszawy, gdzie ten dostęp do natury jest większy. Ja od zawsze mieszkałam w centrum i powiem wam, że brakuje mi po raz kolejny miejsc, gdzie mogę na przykład w drugiej części dnia pochodzić gdzieś, gdzie widzę horyzont, gdzie mogę zobaczyć, jak zachodzi słońce, gdzie mogę pobyć sobie w przyrodzie bez jakichś ogromnych tłumów. No właśnie, to jest, to jest też niesamowite, że. W takim Los Angeles jest mnóstwo ludzi, mnóstwo turystów, a nadal te szlaki nie są zatłoczone. I oglądaliśmy zachód słońca po prostu z panoramą na całe miasto w jednym z najbardziej popularnych miejsc, bo tam był Runyon Canyon w Hollywood i nie było tam prawie nikogo. Więc to też jest jakiś fenomen, albo po prostu LA jest maksymalnie gigantyczne. Niemniej właśnie znowu chciałabym, życzę nam. Wszystkim, żebyśmy mieli dostęp do przyrody na co dzień, ponieważ to uczucie, kiedy możemy zatracić się w przyrodzie, kiedy właśnie widzimy cały horyzont, kiedy mamy widok 360, kiedy ta przyroda nas tak wręcz pochłania, i możemy poczuć się tacy malutcy i nabrać takiego dystansu do, do naszej codzienności. No to jest uczucie, które jest moim zdaniem bezcenne. I warto z tego korzystać, jeżeli mamy do tego dostęp. Mówiąc o górach, przejdę do gór w znaczeniu metaforycznym. Przechodzimy do działu bardziej edukacyjnego i chciałam wam powiedzieć o książce, którą miałam przyjemność przeczytać i jej tytuł brzmi Mountain Is You. I jest to książka, której autorką jest Brianna Whist, nie wiem jak się czyta to, pisze się West. nie wiem skąd jest ta pani, w sensie skąd jest jej nazwisko, może tak. I co ciekawe, polski tytuł tej książki, według mojego researchu, to jest Jak myśleć o sobie lepiej. I co jeszcze ciekawsze, to jej opis po polsku jest zupełnie inny niż jej opis po angielsku. Więc szczerze słuchajcie, zastanawiam się, czy to w ogóle, aby na pewno ktoś przetłumaczył tę książkę dosłownie, czy w ogóle zrobił jakąś alternatywną wersję tej książki. Także siak, ja sobie tutaj skopiowałam opis ten e, angielski, bo on o wiele bardziej do mnie przemawia i też mogę Wam zarekomendować ją. No, właśnie, jedynie w języku angielskim, bo, bo to, co przeczytałam na polskich stronach, nie do końca mi się tutaj zgadza. Jest to generalnie książka o autosabotażu. Dlaczego dokonujemy sabotażu w naszym życiu, kiedy to robimy i, no właśnie, jak przestać to robić. Na zawsze, hopefully. Ta książka mówi o tym, że dokonujemy tego autosabotażu wtedy, kiedy mamy w sobie. Współistniejące potrzeby czy przekonania, które są ze sobą sprzeczne, czyli jednocześnie dążymy do czegoś, ale w jakiś sposób nieświadomie robimy wszystko, żeby uniknąć zmiany i żeby nie dopuścić do tego, żeby coś nam się udało. Także w tej książce chodzi o to, żeby przyjrzeć się różnym nawykom, zachowaniom, poglądom, przekonaniom, które są dla nas szkodliwe. Zbudować inteligencję emocjonalną poprzez lepsze zrozumienie tego, jak funkcjonuje nasz mózg i nasze ciało, uwolnić doświadczenia z przeszłości, które ciągną nas w dół i po prostu nauczyć się działać tak, jak ta osoba, którą chcemy być. No, czy da się bardziej pompatycznie to ująć, nie wiem, ale uważam, że ta książka jest naprawdę świetna. Wydaje mi się jednocześnie, że nie jest to książka, która po prostu zmienia życie, bo nagle wynalazła koło na nowo, ale utrwala w pewien sposób informacje, które ja na przykład pozyskałam z przeróżnych źródeł na przestrzeni ostatnich lat. I ja też jednocześnie uważam, że mogę mówić oczywiście tylko za siebie, że jesteśmy w dzisiejszych czasach w obliczu psychoedukacji mistrzami teorii, a zapominamy o tym, że nasze ciało i też ciało emocjonalne. Musi tę wiedzę w jakiś sposób zintegrować i też utrwalanie tego, powtarzanie tego jest moim zdaniem szczególnie ważne. I pomyślałam, że wypiszę kilka takich moich małych lekcji, wniosków z tej książki, żeby być może Was zachęcić do tego, by ją przeczytać. I w ogóle, jeżeli czytaliście ją na przykład po polsku, to też jestem mega ciekawa, czy to, co mówię, się pokrywa i jakie są Wasze wrażenia. No, więc przykładowa rzecz, która do mnie przyszła podczas czytania, to to, że Wielokrotnie tworzymy sobie scenariusze na przyszłość i zakładamy, że mamy intuicję, instynkt co do tego, jak potoczy się jakaś sytuacja, jak się rozwinie, czy jak się rozwiąże. I ta książka fajnie wyjaśnia, że to są jedynie projekcje, które nasz mózg tworzy, kreuje na podstawie naszych wcześniejszych doświadczeń. To nie jest nasz instynkt, bo instynkt aktywuje się wtedy, kiedy Zagrożenie czy problem jest do rozwiązania tu i teraz, i wtedy nasza natura wie, co zrobić. A to, że my sobie tworzymy wizję przyszłości i wydaje nam się, że wiemy, jest nieprawdą i niejednokrotnie przeżywamy trochę bez sensu przeróżne trudności i stresy, i czarne scenariusze. Jakbyśmy nie umieli, bo nie umiemy często Ufać temu, że w danym momencie, kiedy to zagrożenie, wyzwanie przyjdzie, my będziemy znali odpowiedź. Kolejny bardzo fajny wątek poruszony w tej książce to to, że człowiek został stworzony do rozwiązywania problemów i jeżeli nie nakierowuje swojej uwagi na te kwestie, z którymi realnie chce sobie radzić, to my zaczynamy te problemy po prostu automatycznie tworzyć. Co uważam, że jest bardzo ciekawą perspektywą i bardzo fajnie łączy się z tym, że życie to tak naprawdę. Wyzwanie za wyzwaniem, a my niejednokrotnie dążąc do realizacji przeróżnych celów czy marzeń, trzymamy się takiej obietnicy szczęścia i tej przyszłości bez zmartwień i bez problemów. Tutaj po raz kolejny zacytuję książkę 4000 tygodni, którą polecam wszystkim i mówię o niej już naprawdę 50 raz, bo to jest znowu ten sam wątek, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo duży jakiś taki błąd. Które popełniamy, to to, że naprawdę wierzymy w to, że istnieje jakaś rzeczywistość bez żadnych zmartwień albo jakaś droga na skróty. A tak naprawdę, tutaj właśnie o tę drogę chodzi, ale chyba już, słuchajcie, skończę, bo ta Karolina Coelho dzisiaj wjeżdża mocno przy tej wysokiej temperaturze. I zostając przy kulturze, pozwolę sobie zarymować. Powiem wam o filmie, który widział chyba każdy. I powiem wam szczerze, że jak rok temu zobaczyłam pierwsze zdjęcie z tego filmu, nie obchodziło mnie, czy on będzie ambitny, czy nie. Jak zobaczyłam, że jest to Barbie i że gra tam Margot Robbie i Ryan Gosling, to ja wiedziałam, że ja będę pierwsza w kinie. I tak też było. Bo film oficjalnie wszedł do kin 21 lipca i był pokaz przedpremierowy tutaj w LA 20 lipca, więc po prostu byłam pierwsza. Było też bardzo symboliczne doświadczenie, rzeczywiście pójść tutaj w Hollywood do kina, właśnie na, na ten film. Jest to film produkcji amerykańskiej, rok 2023, i reżyserką jest Greta Gerwig, bardzo, bardzo fajna aktorka i też reżyserka na przykład filmu Lady Bird. Polecam. Uważam, że film Barbie jest genialny, choć już sama obsada mówi bardzo wiele. Jest to dla mnie film po prostu o naszym społeczeństwie. Oczywiście jest on przerysowany. I jest to też film o Barbie, ale jest to film o patriarchacie, szczególnie tym ukrytym pod płaszczykiem równouprawnienia, o tym jak wszyscy, absolutnie wszyscy jesteśmy jego ofiarami. O tym, że wszyscy, absolutnie wszyscy powinniśmy odnaleźć swoją tożsamość w nowym świecie, jeżeli chcemy go kreować. Ponieważ kobiety tak naprawdę od. Wielu, wielu pokoleń wkładają ogromną pracę w samorozwój, w swoją niezależność i w to, by te role rzeczywiście się wyrównały. I teraz przechodzi czas, żeby mężczyźni zrozumieli, poznali swoją rolę w tej nowej rzeczywistości, którą budujemy i zarówno jako jednostki, jak i jako na przykład partnerzy. I bardzo fajna kwestia, bardzo fajny wątek, który został poruszony w filmie, który ze mną Gdzieś tam zarezonował, to kwestia zwykłej Barbie, bo to, czego brakuje, myślę, bardzo często w narracji filmowej, nawet tej wyzwolonej czy feministycznej, to to, że mamy bardzo dużo przykładów. No tutaj akurat posłużę się Barbie, tak? Barbie noblistka, Barbie mistrzyni w jakimś sporcie, Barbie prezydent. Ale nie jesteśmy wartościowi dla społeczeństwa i nie jesteśmy spełnieni i w ogóle wartościowi dla siebie samych, tylko jeżeli jesteśmy tą najlepszą wersją Barbie, która też może osiągać te wszystkie rzeczy, które zazwyczaj przez pokolenia osiągali mężczyźni. Tylko to jest ok, że jesteś zwykłą Barbie, czyli zwykłą osobą, która robi nie najlepsze na świecie rzeczy w jakiejś tam swojej kategorii, tylko po prostu jest. I myślę, że to jest bardzo fajna narracja, której mam nadzieję. Będzie coraz, coraz, coraz więcej. Pomyślałam, że dosyć dobrym przejściem będzie wjechać w świat yy, ubraniowy. No bo, tak stereotypowo, jesteśmy w Barbie, więc teraz kilka słów o ciuchach, bo chciałam Wam powiedzieć o lumpeksach. Po prostu ja uważam, że najlepszą rzeczą w Kalifornii, jedną z oprócz hajków i widoków, są jedzenia: są lumpeksy. Tutaj jest to jakiś w ogóle inny poziom. Można by w takim sklepie skompletować naprawdę całą szafę. I tutaj nie chodzi o jakieś, wiecie, wyselekcjonowane vintage butiki za niebotyczne ceny, tylko taki sieciowy lump. Nazywa się Crossroads, jest w wielu miejscach w Stanach, gdzie ludzie w ogóle mogą przyjść, sprzedać swoje ubrania i naprawdę. To, co tam znajdziecie, to są rzeczy najbardziej cool, trendowe w bardzo, 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 bardzo przystępnych cenach. Trochę trzeba poszperać, one są podzielone i kolorystycznie, i rozmiarami. Ja tutaj po prostu czuję się, jak na polowaniu, i jestem zachwycona i staram się, właśnie będąc tutaj nie kupować żadnych nowych rzeczy, tylko móc przywieźć super perełki, więc jeżeli nie wiem macie potrzeby odświeżenia swojej szafy, to pamiętajcie, że lumpy naprawdę mogą zaoferować bardzo, bardzo, bardzo dużo. I teraz nutka hipokryzji ode mnie, bo kolejna polecajka to będą rzeczy, które są nowe, wyprodukowane nie z drugiej ręki, ale chciałam wam powiedzieć o nowej linii marki, śmieszne, linii marki Line, suchar wiem, ponieważ mają nową kolekcję właśnie z rzeczami z lnu i z muślinu. I powiem wam, że tak super się noszą tutaj przy tych upałach. Podlinkuję wam rzeczy, które też mogliście widzieć na Instagramie, ale to są zarówno długie lniane spodnie i taki super lniany top bez ramion, czy właśnie krótkie spodenki muślinowe i, i, wiązane, i wiązane topy. Naprawdę cudowna jakość, piękna estetyka. No i e polska marka, którą ja noszę od lat i... Czy to latem, czy zimą, mają naprawdę cudowne rzeczy, więc chciałam o tym wspomnieć. I jeszcze jedna rzecz ubraniowa to będą buty marki Balagan, polska marka Warszawa Tel Awiw. To są rzemykowe sandały, których szukałam, nawet nie wiedziałam, że ich szukałam, ale pomyślałam właśnie sobie przed, przed jednym z wyjazdów w tym roku, że. Potrzebuję jakichś takich neutralnych butów, wygodnych, jakościowych na lato, najlepiej wiązanych właśnie w kolorze, w kolorze cielistym, i znalazłam w butiku Balagan na Mysie, jeszcze była promocja 20%. Jeżeli nadal są w promocji, to po prostu bierzcie wygodne, wspaniałe, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam. I przejdziemy sobie teraz z mody bezpośrednio do kosmetyków i no odcinek jest całkiem, całkiem, całkiem długi. Rozgadałam się mocno ewidentnie. I mam dla was dzisiaj trzy marki, o których chciałabym powiedzieć, bo wzięłam ze sobą w podróż trochę nowych produktów. I pierwsza z nich to jest marka OyoLab. Bardzo, bardzo fajna. Mam od nich serum Forest Retreat i krem pod oczy. To są kosmetyki cruelty free, naturalne, wegańskie. Jest to moim zdaniem wspaniałe duo. I, I super mi się tutaj sprawdza. Druga marka, to jest marka, o której słyszeliście na pewno wszyscy, na pewno jeżeli słuchacie tego podcastu, bo jest to Health Labs Care. Health Labs już od kilku miesięcy, nie wiem, czy nawet nie od roku, ma kosmetyki. I, I seria Solve On spadła mi po prostu z nieba, bo słuchajcie, na Hawajach moja skóra naprawdę czuła się fatalnie. Nie wiem czy to jest kwestia wilgoci, bo teoretycznie jest tam czysto, ale miałam bardzo dużo wyprysków na twarzy, czułam, że no była naprawdę tak pozaklejana i zabrałam ze sobą właśnie kosmetyki z linii Solvon, która jest w ogóle bardzo fajna, bo to jest linia przeciwtrądzikowa i to jest linia uniseksowa, co też jest ekstra. W ogóle uważam, że fajnie by było jakby Wszystkie kosmetyki były po prostu dla, dla wszystkich i tylko dobieralibyśmy je pod kątem potrzeb naszej skóry, a nie płci. Ym, także bardzo dobrze w ostatnich, no już teraz będzie ponad tydzień, tak. W ostatnich dniach moja skóra zareagowała na te kosmetyki, wcześniej ich nie używałam i bardzo ładnie mi wyprowadziły te wypryski. Na pewno nie jest to jedynie zasługa produktów, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Polecam, no i zawsze macie kod przez cały rok, 24 na dobę Karolina 10. I jeszcze, moi drodzy, jedna marka kosmetyczna, a mianowicie Rituals. Moim zdaniem, ciężko jest znaleźć dobry krem z filtrem, który nie ma toksycznego składu i ma ekologiczne opakowania. I a propos tego, co powiedziałam przed chwilą, ja mam coś takiego, że Kremy do twarzy z filtrem sprawiają, że mam wypryski. I stał się cud, bo pojawił się produkt, który tego nie powoduje. I ja zazwyczaj w ogóle używam do twarzy SPF-30 u 30 z takim lekkim BB kremem z Recibo. Ale przyznam szczerze, że przy tym ostrym słońcu tutaj, i też przy stosowaniu kosmetyków właśnie takich przeciwtrądzikowych, gdzie są jakieś kwasy, no to zwracam uwagę na to, żeby mieć tą 50 na twarzy. No i. Testowałam kosmetyki Rituals of Karma, właśnie z Ritualsa, i sprawdziły mi się super. Także ta pięćka do twarzy jest świetna, i też bardzo się polubiłam z pomadką, bo ma świetny aplikator, który jest mega higieniczny, więc w podróży też sprawdza się po prostu bosko. A też w ogóle zapominamy o tym, żeby smarować nasze usta kremem z filtrem. Nie słuchajcie, dzisiaj wyjątkowo jeszcze jedna rzecz w kąciku beauty, a mianowicie coś, o czym chyba kiedyś słyszałam, ale jakoś nigdy się nie zastanawiałam, co to jest. Yy, poleciła mi to moja przyjaciółka i jest to jakiś game changer, a mowa, moi mili, o laminacji rzęs, czyli uniesieniu i trwałemu podkręceniu rzęs z lekkim farbowaniem, bo nie wiem, czy wiecie, ale na przykład ja mam coś takiego, że jak maluję rzęsy, to nagle wyglądam jak inny człowiek i po prostu one są jakieś takie długie i wszyscy mnie pytają, czy mam sztuczne rzęsy. No więc okazuje się, że nasze rzęsy są często pod koniec wyblakłe i przez to wydają się krótsze. No już nie mówiąc o tym, że nie są wykręcone. Więc nagle okazało się, że jak dofarbowano mi te końcówki i podkręcono, to mam po prostu wielkie rzęsy i przestałem się malować. I jest to też bardzo wygodne na wyjeździe, więc minął już... Czy minął miesiąc? No prawie miesiąc już minął. Wow. I... Moje... Moje rzęsy nadal nie były ani razu pomalowane, więc polecam. Słuchajcie, bardzo fajna opcja na wakacje. No i na wakacjach też bardzo miło jest sobie czegoś fajnego posłuchać, więc zakończymy ten odcinek polecajką podcastową. Jest to podcast, który pewnie znacie, podcast, który ja też wiele razy polecałam i jego. Autorka jest też moją wielokrotną gościnią, czyli Asia Gutral z podcastu Gutral gada i przesłuchałam ostatnio zaległych kilku odcinków, Pomyślałam, że wam je polecę. Pierwszy odcinek jest o naiwności, czyli o tym jak takie nieco dziecinne, infantylne idealizowanie świata prowadzi często do rozczarowań i dlaczego warto zejść na ziemię. Jest to rozmowa z też One and Only Martą Niedźwiecką. Drugi odcinek to jest taka Polemika na temat tego, czy psychoedukacja internetowa, aby na pewno robi nam dobrze. I jakie są zagrożenia tego, że upraszczamy wiele rzeczy w internecie i tłumaczymy wiele rzeczy w dosyć taki łopatologiczny sposób i chodzimy na skróty. Bardzo fajna solówka. I jeszcze jeden świetny odcinek o dobrych radach, czyli właśnie ile złego mogą dać nam dobre rady i że przyjaciele nie są od tego, żeby nam doradzać. Tylko żeby po prostu przy nas być i nas słuchać, bo czyjaś rada niekoniecznie jest adekwatna do naszego życia. Mam nadzieję, że was zachęciłam, bo zrobiłam taki mikro skrót, mikro y, zajawkę. O, odcinki będą podlinkowane. I jak to przystało na solówkę? Kończymy zawsze fundacją. Mam sklep internetowy, Karolina Sobańska, komukośnik sklep. Tam mam swoje produkty elektroniczne, które napisałam już parę lat temu, słuchajcie, ale jest tam e-book z roślinnymi przepisami, są tam e-booki o zdrowym stylu życia. I jest tam na przykład takie narzędzie do samorozwoju, czyli codziennik, które zadaję Wam co, codziennie inne pytanie przez cały rok. To są pytania które zostały przygotowane przez ekspertów coachingu i psychoterapii. Jest to taka forma samopoznania, poznania swoich emocji, swoich zasobów, celów. Cudowne narzędzie onlineowe. Więc polecam. No, jeżeli robicie zakupy w tym sklepie, to jednocześnie też dokładacie cegiełkę do jakiegoś celu charytatywnego. Ja co miesiąc przekazuję 10% ze sprzedaży na inną fundację i w kolejnym miesiącu, czyli w sierpniu, będzie to fundacja działania. Celem tej fundacji jest upowszechnianie kultury przez działania edukacyjne i twórcze oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. Narzędziem swoim uczynili animację społeczno-kulturową i pracę z dziećmi oraz młodzieżą, która jest zagrożona marginalizacją. Fundacja chce zmieniać otoczenie przez sztukę, wzmacniać zaangażowanie społeczne i aktywizować artystycznie. Piękny cel. Możecie sobie oczywiście sprawdzić tę fundację. Na ich oficjalnej stronie. Ja, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Raz jeszcze dzięki za wsparcie serii na dwa głosy. Bardzo, bardzo się cieszę i bardzo Wam dziękuję. I mam nadzieję, że w tym odcinku nie zrobiłam zbyt wielu błędów w polskim, bo jestem przekonana, że tu, gdzie nagrywam, jest grubo ponad 40 stopni i mogłam trochę sapać w trakcie, więc ja przetrwałam. Mi było przemiło. I po prostu jestem ciekawa waszych, waszych wrażeń. Lećcie na Instagrama Karolina Sobańska, bo tam pozadaję Wam trochę pytań i naprawdę jestem mega ciekawa Waszych rekomendacji, jeśli chodzi o te wszystkie kwestie, które poruszyłam dzisiaj. Do słyszenia w kolejnym odcinku serii Na Dwa Głosy, już za tydzień. Cześć. Jeśli regularnie słuchasz mojego podcastu, będzie mi miło, gdy znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Jestem bardzo wdzięczna za ten mały gest, bo dzięki niemu mój podcast może dotrzeć do nowych osób. A jeśli masz ochotę na więcej, posłuchaj mojego nowego programu, czyli Myśl na dziś, który również jest dostępny na Spotify, iTunes i YouTube. To kilkuminutowe wypowiedzi gości mojego podcastu, które pomogą Ci lepiej zacząć dzień.